Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 30. odcinek z naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed 4 Black Flag. Moi drodzy, generalnie tak, sprawdziłem sobie na internecie, gdzie jest ostatnie polowanie na templariuszy, te ostatnie łowy na nich, i okazało się, że to jest w tym miejscu, tutaj w tej nieodkrytej lokacji. I generalnie tak, kurde, co jest? O, coś mi się pad zaciął. I oczywiście chciałbym sobie wpierw przejąć fort, zanim się do tej lokacji udamy, także ja już do tego fortu poza nagraniem dopłynąłem. Przy okazji zrobiłem kilka abordaży po drodze, także trochę więcej materiałów mam uzbierane. Dobra, walnijmy sobie z moździerza. Okej, dobra, chyba raczej nie oberwiemy. Mogę jeszcze moździerzem lutnąć? Jeszcze mi się nie zregenerował niestety. Uwaga. Tam jeszcze te małe statki mnie naparzają, ale damy radę spokojnie. No i moi drodzy, udało mi się ogólnie troszeczkę materiałów uzyskać. Dobra, czekajcie, zwolnijmy trochę i może tymi ciężkimi kulami naparzajmy pięknie. Dobra. Trochę muszą oberwać, może stańmy na chwilę. Z jednej strony wiem, że to może nie jest do końca bezpieczne stawanie w miejscu, ale z drugiej strony... A bo dobra, może jednak się lepiej ruszmy. O kurde, dostaję trochę. Padł mi jeden pasek zdrowia. Za rzadko brasuję, muszę pamiętać o tym. A nie, jeszcze te statki mi się tu wpierniczają. No kurde, wypadł, panowie. Na takich ancymonów to ja nie mam czasu nawet. Dobra, ale ten już rozwalony. Zaraz ten trzeci jeszcze zniszczymy. Już też ma końcówkę, dobra, jeszcze trzy mury nam zostały. No kurde, statek nie blokuj. Poszukajmy go tam jeszcze. Dobra, i został nam jeszcze jeden mur zaledwie. No i okej, pięknie, udało się. Dobra, no to teraz pora tam wpłynąć, tylko gdzie właściwie jest... Aha, tu jest sumowanie, dobra, super. Tylko ten jeden statek jeszcze naparza do mnie, czekajcie, wyjaśnimy go szybko. Okej, udało się. Nawet jedna salwa do końca nie była cała potrzebna. Dostał trzema kulami i tyle. Widzę, że dużo kawki mi się uszkodziło, no ale to... ogarnialiśmy fort, więc nie ma się co dziwić, że mi pół zdrowia. Zresztą też, no, ja te forty tak trochę... nie przykładam się aż tak bardzo do ich przejmowania, w takim sensie, że... po prostu staję w miejscu i naparzam ciężkimi kulami. Jakoś nie będę ukrywał, że specjalnie nie chcę mi się tu krążyć i tryhardować po to, żeby jak najmniej życia stracić. Później i tak tą kawkę naprawię i tyle. Dobra, a tymczasem lećmy. No i moi drodzy, właśnie jak przejmiemy już sobie forcik, to będę chciał od razu udać się na tą wyspę, gdzie mamy właśnie łowy na templariuszy. No i będę chciał to sobie już wykonać. Mam nadzieję, że... chociaż może na następny odcinek to zostawimy, zobaczymy jeszcze, bo te wątki czasami są dosyć długie. Kurde. Chodź tu ty, oficer. Dobra, spokojnie, spokojnie. Dawaj, Edward, no kurde, odczep się, stary. Co ja zrobiłem? Chyba mi się udało ubić gościa. Dobra, tylko pytanie, aha, tam na górze jeszcze jest jeden, okej. Dobra, nie dość, że jest ciemno na ekranie, to jeszcze mi strasznie słońce razi w ekran i powiem wam, że mam trochę problem z widzeniem, co tu się dzieje. Dobra, to może być anonimowy, czy nie? Nie, mogę otworzyć drzwi na szczęście, dobra. Także wyjaśnimy szybko tego gościa. No i okej, tyle w temacie. No i to się nazywa szybkie przejęcie fortu. Dobra, i w sumie chyba połowę mapy, o ile się nie mylę, albo i nawet więcej mamy już przejętą, jeśli chodzi o same w sobie te forty, także spoko. Teraz jeszcze zobaczymy, jak to wygląda. No, nawet więcej niż połowę mapy, zwróćcie uwagę. Dobra, i chyba właśnie na tej wyspie Cayman Sound, dokładnie, tam jest właśnie ostatnie łowy na templariuszy, Assassin Tyno, no właśnie. No dobra, także będzie trzeba się tam udać. Nie wiem w sumie, czy w tym odcinku zdążymy, czy nie. Jak się zastanawiam nad tym, albo wiecie co, może zostawmy to na następny odcinek, niech będzie, albo, kurde, nie wiem. Nie wiem, ile ten wątek nam zajmie, bo wiecie, raz te misje trwają pół godziny, a raz trwają 10 minut. Także ciężko w sumie stwierdzić, albo dobra, udamy się tam, niech będzie. Misje morskie to mnie nie interesuje. Abordaże jakieś tam po drodze nie będziemy robić. Udamy się tam jak najszybciej na tą wyspę.
i nie ogarniemy sobie ten już ostatni klucz. Mam nadzieję, że to się faktycznie w tym odcinku nam uda. Mam kawkę naprawioną? Nie mam, no ale to już trudno. Nie zamierzam żadnego statku po drodze atakować, także nie powinno być jakiegoś większego problemu. Abordaże już sobie właśnie porobiłem tam kilka poza nagraniem, to wam pokażę może jeszcze, że właśnie mam prawie 500 drewna, prawie 200 metalu, trochę płótna też zebrałem przy okazji. Także no jesteśmy coraz bliżej do ulepszenia tego kadłuba na poziom elitarny, ale... Tu jest ten strzeżony? Czemu tu jest ten strzeżony? O kurde, to mamy problem, czekajcie. Może ja to lepiej opłynę, bo tak jak mówię, nie chcę tu nikogo atakować. Ja chcę tylko dopłynąć na tamtą wyspę, nic więcej. Była też ciekawe, co to jest za ikonka na mapie, ten ziggurat taki. Czy ziggurat to nie jest, to jest ta świątynia... Wow, to jest ta świątynia Majów, ale to tak podobnie do ziguratu wygląda. Jak się w sumie zastanawiam, czemu to jest teren strzeżony, co to jest za ikonka w ogóle, bo nie widzieliśmy jeszcze takiej ikonki w tej grze. Ciekawe, co to właściwie znaczy. Czy jakaś świątynia jest? Majów czy coś takiego? Chyba tak. No to by wyglądało. Zerknijmy sobie na mapę jeszcze, jak to się nazywa dokładnie. Pinos Isle. Aha. To nie jest to tak jakby... jakiś tam... nie wiem, jakiś fort czy coś takiego kolejny. No chyba nie. Dobra, tak czy siak. Pójdźmy na tą wyspę. I ogarnijmy właśnie te ostatnie łowy na templariuszy. Mam nadzieję, że właśnie w tym odcinku zdążymy to jeszcze zrobić. Dobra, członków załogi chyba mam na maksa, także nie będziemy tego Ancymona ratować. Sorry gościu, ale nie przydasz się. Także musisz umierać na morzu. Jestem okrutny, wiem. Dobra, jeszcze 1200 metrów, także Gites nie jest tak daleko. No śpiewajcie panowie, ej. Nie po to ja też anty zbieram, żebyście nie śpiewali teraz. W ogóle powiem wam... Oho, coś we mnie płynie. A tu jest strefa zastrzeżona? Jak to? O kurde. To zaś mamy kolejny problem. Aha, bo... Zwróćcie uwagę, że to jest w ogóle wojna chyba pomiędzy Hiszpanią a Anglią tutaj. Jakiś taki teren jest okupowany. Ale dobra, czekajcie, bo... mi zależy na tym, żeby na te łowy na templariuszy się udać. Ja nie chcę żadnym statkiem w konflikt wchodzić. Co prawda są takie cienkie bolki typowe, ale... może przez niego tu jest teren strzeżony? Nie wiem, o co chodzi. No jest to jakaś chyba blokada swego rodzaju. No nie, nie wykrywajcie mnie, no dajcie sobie spokój. O kurde, bez kitu, tu jest jakaś blokada, zwróćcie uwagę. Dobra, także musimy najpierw wyjaśnić te okręty. Okej, niech będzie. Nie mamy wyjścia w tym momencie. Dobra, porozwalamy te małe okręty najpierw. Czekajcie, bo ja nie widzę, gdzie ja płynę. Nawróćmy trochę. W sumie starana bym mu wjechał. Patrzcie, jak ucieka z Kubany. Ej, no chodź, dziadu. Dobra, dobra, będzie... będzie piękny taran. Okej, nice. Dobra, staniemy w miejscu, będziemy go ciężkimi kulami naparzać. Przy okazji na nim... a, przy okazji możemy abordaż tu zrobić, bo w sumie widziałem, że on ma ponad 100 metalu, także... takich statków codziennie się nie spotyka. Więc lepiej te materiały uzyskać. Dobra, aha, i widzę, że wrodzy zwiadowcy są na górze. Dobra, obrywać tam z tych folgierzy. Ancymony. Ta, szkoda, że w nikogo nie trafiam. Z tej perspektywy trochę średnio. Ale dobra, wiecie co, czekajcie. Ja spróbuję z pistoletu. Kurde, nie trafiłem. Dobra, dostał. Pytanie, czy dam radę tego drugiego jeszcze zdjąć z kawki bezpośrednio. Kurde, nie trafię go chyba. No odsuńcie się, gamonie. Ja tu celuję z pistoletu. Chociaż może się... nie, nie mamy zasięgu takiego, dobra. W takim razie trzeba wejść na statek. Nie wiem, czemu panowie nie przeciągają liną tego statku, ale już trudno. Poradzimy sobie i bez tego. O kurde, mamy lipę? Czekajcie, bo mi zależy na tym, żeby tego gościa zdjąć. Gdzie on? Kurde. Dobra, w takim razie dajemy mu na razie spokój. Pobijemy się z tymi tutaj.
Czyli po prostu była tutaj blokada brytyjska na tej wyspie i tyle. Kurde, zapomniałem, że tego typa nie mogę tak wyjaśnić. A czemu nasi w ogóle nie wchodzą na statek? O kij chodzi? Panowie, może byście weszli, co? Ja to wszystko muszę sam robić. Jak Kamil Steinbach normalnie. Wszystko muszę sam robić. Debile. Dobra, kontra. No jeszcze dwóch musimy ubić. Dobra, to może tego grubego zostawimy. Kurde, Edward, nie zacinaj się o beczkę teraz, proszę cię. Dobra, i teraz szybko lećmy po tego, kurde, zwiadowcę na górę. A, tu gdzieś powinna być linka do wjazdu. Gdzie ona jest? Kurde, nie ma tej linki chyba, no serio? Ale bez kitu w ogóle nasi... A nie, jest chyba linka, widziałem, czy nie? Jeden Edward. Ja pierdzielę, jest wyciąg, dobra. Co tu się, kurde, dzieje? No nie! Nie, stary, nie! Nie, 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 nie! No śmiesznie było, prawie zginąłem, pozdrawiam. Ja pierdzielę, no ale dobra. Udało się, z większymi komplikacjami, ale się udało ostatecznie. No i dobra, moi drodzy, uzyskaliśmy sobie właśnie 100 metalu, to jest naprawdę sporo. Naprawmy kawkę, już kij w ten rozgłos. Z tym rozgłosem to ja jakoś tam sobie poradzę. No i dobra. Ale dalej tu jest teren strzeżony, tak czy siak. No weźcie się, panowie, no ja chciałem łowę na tentariuszy sobie zrobić, a mi tu, kurde, jakieś blokady dziwne nakładają. Dobra, wyjaśniony. Mnie nie ma i tak nic ciekawego. Przyjrzeć się łowcy. Aha, to na nas teraz. Czy mnie ktoś jeszcze wykrywa? Bez kitu. No, beczka mi się nie przyda. Ja pierdzielę. To jest irytujące. Dajcie sobie spokój. Dobra, tyle. Ale widzicie, ten strzeżony zniknął. Z tego miejsca. Dobra. Dopłyjmy tam, moi drodzy, na tą wyspę. Nie wiem, czy jest tu gdzieś cumowanie, czy nie. Mam nadzieję, że panowie jakoś tam sami sobie zacumują. A my lećmy właśnie na te łowy. O kurde, to jest to, co przede wszystkim w tym odcinku chciałem zrobić, a musieliśmy jeszcze ogarnąć fort, abordaże. Dobra, już nawet nie będę tu punktu widokowego ogarniać, po prostu pójdziemy na te łowy. No czemu Edward... Kurde, ja wciskam ten trigger na maksa, on i tak ma jakiś problem z tym sprintem. Dobra. Na razie kij w te znaczki na tej wyspie, po prostu zrobimy sobie te łowy od razu. Okej, dzień dobry. Assassin Tai, no dobra, rozpocznij misję. Opia? Oh, easy, my lady. Just thought you might like some help. Why? What is your real motive? Your name was on a map. I may have sold it to a nest of Templars in error. We all make mistakes. Oh, typical. Twist a Templar blade to our back to play saver to our face. Look, I'll level with you, lass. I'm also looking for a key. I figure I help you. You let me keep the key if it turns up. Right. You're offended. I'll go. We will challenge you to a hunting contest. Gather more skins than us, and you'll win. Easy. Let's go. Aha, jeszcze zawody nas czekają. No nie, ja serio muszę brać udział w zawodach. O ja pierdzielę. Nie, muszę jeszcze z nią konkurować faktycznie. Chyba, że to jest jakoś ograniczone czasowo, czy jak? No nie, 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 nie. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Ja mogę jednak z krzaków strzelać z pistoletu. Myślałem, że nie mogę. Wcześniej jakoś mi to nie działało, chyba, wydaje mi się. Dobra, no ale mamy po jednym na razie. Lećmy szybko na kolejne miejsce, mam nadzieję, że to się uda. Muszę przyznać, że nie jestem fanem takich misji, gdzie muszę konkurować z kimś. Okej. No ale gdzie... Aha, ona go zabiła teraz! No serio? No ja pierdzielę. Edward, przeładuj tę broń szybciej. Przeładował to chyba tak, ja pierdzielę. Nie lubię takich misji, naprawdę. Kiedy NPC musi z nami konkurować, a właściwie my z NPC-em.
Jak nie będę widzieć żadnego zwierzaka, to nigdy nie wygram. Tutaj jest. Nie, no jeszcze nie trafiam z tego zasranego pistoletu, no nie wytrzymam zaraz. Zużyję wszystkie strzałki. Chodź tu, stary. W ogóle ciekawe, czy ta skóra hutli mi się przyda do czegoś. No to jeszcze zobaczymy później. No nie, no ona wygra ze mną. Ajajaj, jak ja nie lubię naprawdę misji w tego typu bęc-bęc. Nie no, ona ma już 3, no zwróćcie uwagę. Ja teraz mam dopiero 3. Nie widzę tych zwierzaków. Ej no, halo. O, dobra, tam. Okej. Dobra, no mamy teraz przewagę, teoretycznie, ale nie wiem, czy to już? Chyba jeszcze nie koniec. Wow! O kurde, skąd tu biały jaguar się wziął nagle? Halo? Jaguarek? Co on odwala? Dobra, ubity. White jaguar, a fine catch. You have more than proven yourself. We accept your help. With what? Look. Frigate. Why? Is there anything out there but fish? No. Those are your Templars. You have a ship and a pale face, vessel and passport. Meet us at Gran Caiman to help us investigate. No dobra, także misja wykonana i pytanie, co będzie trzeba robić dalej. Tutaj chyba trochę będzie wątek ze statkami związany. Dobra. I gdzie teraz właściwie jest kolejna misja? Aha, i to jest w kolejnej lokacji teraz. W tym miejscu, okręty zakonu. No dobrze, no to ruszajmy tam w takim razie, tak jak mówię. Zależy mi na tym, żeby sobie to wykonać. Ja jeszcze tego jaguara oskuruję. Dobra, jak już go upolowałem, to czemu nie? Wrócimy na statek, no i polecimy na tą misję. O nie, to są te gamonie. Dajcie sobie spokój. No ja pierdzielę. Dobra, i na szczęście są cienkie bolki, z tego co widzę. A tak to kurde... Tak to my nigdy nie skończymy tych łowów na templariuszy. Dobra, czy ja mogę zrobić mu jakiś abordaż? Mogę, tylko oczywiście on stanął w takim głupim miejscu. No właśnie. Edward, zawróć tym statkiem. Dawaj, stary. Zawraca to czy co? No, powoli zawracamy. Dobra, jedynka, dwójka, jedynka, dwójka. Cyk, dwójeczka. I zawracamy. Dobra, zrobimy na ich abordaż przy okazji, bo skoro już rozwaliłem ten statek, to czemu nie? Ale musimy się tego rozgłosu koniecznie pozbyć, bo tych gości będzie coraz to więcej. Będzie z tym mały problem. Dobra, już powybijajmy ich, skoro już tego abordażu się podjęliśmy. Tak, kurde, chciałem tylko wykonać misję na templariuszy, goddammit. I wyszło jak zwykle. Jeszcze nikogo nie zabiłem z tego folgierza, chyba pozdrawiam. Dobra, jakiś tam dwóch ubiłem. Nie jest najgorzej. Dobra, lećmy tam. No to dawajcie, panowie, klepie. O kurde, jak mi przywalił stopora. Znaczy z siekiery, zawsze mylę topór z siekierą. I to jest błąd. No dobij go, Edward, dobra. Okej, jeszcze jednego, aha, no oczywiście się do niego nie dopcham. Kurde, ale on się do mnie dopcha jak najbardziej. No kurde, padli? Dobra, udało się, ja pierdzielę. Te FPS-y spadające, dobra. Co oni właściwie tu mieli, bo się do końca nie przyjrzałem, wam powiem. Zaraz zobaczymy. Zapytam ciekawego, panowie mieliście. 55 metalu, no dobra, najlepiej... Dobra, zmniejszmy rozgłos, to jest najważniejsze. Żeby mnie tu nikt nie szukał. Dobra. No i teraz już przynajmniej nikt nie będzie mnie atakować.
Więc możemy sobie płynąć na misję łowów na templariuszy w końcu. No mówię, chciałem to przede wszystkim w tym odcinku wykonać, a zaraz, kurde, będziemy robić totalnie inne rzeczy. Wow, 180 metalu. O kurde. Powiem wam, że... Kurde, 180 metalu. A ile ja potrzebuję? 400. To nie, to ja w sumie bardziej drewna potrzebuję niż metalu. Dobra, to dajmy sobie spokój. W takim razie. I będziemy go atakować. Mam nadzieję, że on nas nie zaatakuje, jak blisko przepłynę, ale chyba nie powinien. Nie, nie wydaje mi się, dobra. My tu przejazdem tylko, spoko gościu. Nie zaczepiam. Dobra, także udajmy się na tą kolejną wyspę. I ogarnijmy te łowy. W ogóle z tego co zrozumiałem, to ta opia mówiła... Dobrze jej imię zapamiętałem? Mam nadzieję, że tak. To ona w ogóle mówiła, że... Będziemy jakimś tam ich statkiem chyba pływać, z tego co zrozumiałem. Że może być ciekawie. Chociaż wiadomo, że najfajniej to się pływa jednak naszą własną kawką. Okej, wielki kajman, faktycznie, jesteśmy na miejscu. Dobra, ale mówię, no zlejmy te lokacje, po prostu zabierzmy się za te łowy, bo na tym mi najbardziej dzisiaj zależy. Okręty zakonu, rozpocznij misję. Okej, poszukaj Alvina, jakkolwiek on jest, no ale dobra. W ogóle, moi drodzy, mamy też coraz więcej opcji ulepszenia kawki, bo w sumie z tego co pamiętam. Czemu, Edward, ty nie sprintujesz? On ma jakiś dziwny problem, naprawdę. Raz ten sprint działa, raz nie. Idiotyczne to jest. Dobra, jest i ten chłop... Nie, no błagam. Tylko nie podsłuch. No jak ty mnie, stary, widzisz? Przecież jestem skitrany za tym. Skradnij rejestr, no dobra. Na szczęście to podsłuchiwanie trwało jakoś bardzo długo. Dobra, pod... Co ty się, stary, patrzysz? Dobra, mamy to. No i okej, misja zakończona. No i pytanie, czy tutaj będzie kolejna, czy znowu na jakąś wyspę muszę się udać? Ale nie, z tego co widzę, mamy tutaj od razu kolejną misję. Także spoczko. Gdzie ta typiara? Tutaj, okej. Were you successful? I kept overhearing this name. Marquez. Friend of yours? Her name matches that of the man who destroyed our village. We fought and lost, but the leader did not live to enjoy his victory. You think this woman is related? If she is, we are not safe. The bill of sale we stole gives the address of a man in her employ. Vargas. I saw. I know where it is. Let's pay the bait boy a visit. Find out what he knows. Follow us. To jest też ciekawe, czemu ona ciągle mówi o sobie jako my. I've got some idea. No, it's more than your key. There are those who say the Taino are already extinct. We will never be extinguished. Our fight continues. No dobra, co tu się dalej wydarzy właściwie? Gdzie my idziemy teraz, tego gościa od tych całych przynęt? No dobra. Myślałem, że to może tutaj. Hide. We'll use the element of surprise to our advantage. Get out of sight.
No okej. Okay. Całkiem przypadkowo położone liście, żeby się schować. O kurde, no jeszcze ucieka chłop, no serio? To lecimy za nim. Pytanie, czy ja dam radę go za pierwszym razem dogonić, bo z tym moim bieganiem w tej grze to różnie bywa. No właśnie o tym mówię. Edward. Ja nie wiem, o co chodzi. Ten parkour nie jest identyczny jak w trzeciej części, a jakiś jest taki... drętwy? No to w takim razie speedrun na kawkę, co? Dobra, doszli do koła sterowego kawki, lecim, lecim. Kurde, bo on nam ucieknie zaraz. Fast, fast, fast. Dobra. No widzę, że ucieka, no. O kurde, jeszcze wysadziłem tą beczkę niepotrzebnie. Dobra, raczej nie powinno być z nim chyba jakichś większych problemów. Okej, wejdź na pokład statku. Dobra, 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 już wchodzę, wchodzę. Tylko musimy troszeczkę nawrócić, żebym go też nie walnął taranem przypadkiem. Dobra. Zabij Vargasa. A czekajcie, Vargas to już jest ten templariusz? Którego ja mam wyjaśnić, żeby dostać klucz? Chyba tak. Spróbujemy go zdjąć z Folgierza. Ciekawe, czy to wyjdzie. Uwaga. Nie trafiłem go chyba niestety. Albo i tak. Out with it, lad. Where's Marquez? Why is she here? She's already left for Juvenjud. Find her there if you must. Her army will teach you a lesson. Juventud is the island of our enemies. If Lucia Marquez has gone there, it is certain we are her target. How many enemies do you have? When you're hunted, it sometimes seems that every stranger is an enemy. On Juventud, we have been a truce since the death of the first Marquez. But this woman could reignite our dispute if her price is high enough. Ah, can't have that. I take this ship. Meet me there if you still want your key. Aha, czyli znowu musimy gdzieś dopłynąć. No dobra. To będzie chyba już ostatnia misja. Pytanie, czy ja muszę daleko płynąć? Czekajcie, gdzie to właściwie jest. No fajnie, że ja tego w ogóle nie widzę, nie? Czemu to nie jest pokazane? Albo dobra, wiecie co, może zróbmy inaczej. Ja zrobię po prostu cięcie, bo nawet nie wiem, co to jest za wyspa, tak szczerze. To nie jest tu, to nie jest tu, jakiś Juw. Jak ona to nazwa, Juw? Ale tego nigdzie nie ma, bez kitu. No gdzie jest ta wyspa? Dobra, wiecie co, ja zrobię tu cięcie, spotkam się z wami, jak już tam dopłynę, bo naprawdę nie mam pojęcia, gdzie to jest. I jestem z powrotem. Moi drodzy, generalnie tak, dotarłem na tą wyspę, okazało się, że to jest wyspa ta pośrodku, która była tu w rejonie, która miała tą ikonkę takiej, tej świątyni Majów, po prostu Opia jakoś tak inaczej nazwała tą wyspę, myślałem, że to nie jest ta. Trop, Lucy i Marquez rozpoczęli misję. Nie, no proszę, nie. Nie, no. Czemu te misje polegają na tym samym ciągle w tej grze? Ja pierniczę. Ja naprawdę tego Black Flaga zapamiętałem lepiej, wam powiem, serio. Ostatnio mamy jakiegoś mega niefarta do gier, które nagrywam. W takim sensie, że wiecie, że gramy w coś i albo gra się okazuje przeciętna, albo mówię komentarz w stylu, że zapamiętałem ją lepiej. A tutaj to po prostu co druga misja w tej grze polega albo na śledzeniu, albo na podsłuchiwaniu. Kurde, no ile można? Za dużo tego jest. To jeszcze najgorsze jest to, że te postacie się tak drętwo ruszają. Wiecie, o co chodzi? On idzie, odwróci się na pół minuty, czy ktoś aby przypadkiem go nie śledzi. No jest to dziwne. Oho. Chyba właśnie wykrakałem. No oczywiście. Staje, kurde, drętwo jak 150. No, odwróć się, stary, już spierniczaj mi stąd.
Możliwe, że ten odcinek, moi drodzy, będzie dłuższy, bo chciałbym skończyć tą misję oczywiście, plus jeszcze uzyskać klucze templariusza właściwie. No i jeszcze chciałbym udać się do naszej kryjówki i ogarnąć sobie ten pancerz templariusza, zobaczyć jak to się będzie na Edwardzie prezentować. Także ten odcinek może być trochę dłuższy. No, wy pewnie i tak już przed kliknięciem w niego widzieliście, ile trwa. Także nie wiem, po co to mówię, ale wiecie, o co chodzi. No i nic, stary, idź. Po co ci w ogóle ta latarnia, stary? Jasno jest. Chyba, że latarnia twojego intelektu nie rozświetla ci drogi. No zobaczcie, jak on się odwraca, że nie mogę. Ale z tego, co pamiętam, to chyba w następnych częściach Assassin's Creed nie ma już chyba aż tylu misji śledzenia. Chyba Black Flag był właśnie ostatni, który tutaj ich miał. Z tego, co pamiętam, to w Rogue czy w Unity nie ma tego już aż tyle. Oczywiście pojawiają się, ale są one przede wszystkim trochę ciekawie zrealizowane, bo tutaj to naprawdę jest to troszeczkę takie drętwowate. Wiem, że nie ma takiego słowa, ale ja lubię wymyślać słowa. Ja jestem po prostu, ja uwielbiam neologizmy. Oho, szybko. Dobra. I chyba, moi drodzy, to jest pora, żeby się na górę wdrapać, bo dużo widzę powoli teren strzeżony. Ale faktycznie są te świątynie starożytnych Majów, zobaczcie. No przecież widzę tego Gamonia, co mi tu już gra. Co? Co się stało? Nie, no to ta durna baba się zgubiła gdzieś po drodze, no nie wierzę. Zabij strażników, dobra. Ja pierdziele, jakie to było durne. She must be hiding. Let's take some action she can't ignore. Use a powder keg. Tobie to jeszcze głośniej się wydrzyj. Naprawdę. Czemu ona się tak wydarła? Stara, to trzeba po cichu, wiesz co? Chociaż... Dobra, skusiła mnie. Niech będzie, kabum. No i przez to, że oni mnie nie widzą, to jest też hit. No chodźcie panowie. Zagwizdem może. Dobra, ten jeden mi wykrył, ale z jednym to już sobie poradzimy. Ej, gościu. No nie, bij jej. Dobra, udało się. Broń OPI, no dobrze. Chodźcie, panowie. Oho, najgorzej ktoś tam ze mnie pruje. Kurde, niestety nie zdążyłem żywej tarczy użyć. Rozbrójmy gościa, a właściwie połóżmy go na ziemię. Okej, poszło. Nie było najgorzej. O! Zabij Lucyję. No dobra, lecim. No. I cannot die at the ends of the Taino. My father saw such potential in this islands. Gold. Industry. Freedom, all of it squandered. You have not a clue how to use it. He could have brought you wealth. You believe we wasted freedom of being free? You die a prisoner of your Templar moors. Let's not argue with a dead woman. Here's my prize. No i dobra, moi drodzy, także cóż. Wszystkie misje, jeśli chodzi o łowy templariuszy, zaliczyliśmy. No i właśnie, zdobyto 5 na 5 kluczy, także możemy teraz udać się po ten pancerz. Ja to oczywiście zrobię, tak jak mówię, na razie olejmy te tutaj jakieś poboczne rzeczy. Chciałbym po prostu ten pancerz w tym odcinku zgarnąć, to się dla mnie najbardziej liczy teraz. Wiesz, co się liczy, szacunek ludzi ulicy i inne takie rzeczy, także... No, także udajmy się teraz właśnie na naszą wyspę. O, mogę wytworzyć sakwę na bomby dymneczkecie. Dobra, w sumie skoro mogę, to czemu by nie, otwórzmy to sobie. Ja bomb dymnych nie używam, co prawda jakoś specjalnie, ale... Przydałoby się trochę popolować, bo Edwarda w sumie mało mam wzmocnionego. Jedyne co to tryhardowałem tylko, żeby mieć to życie na maksa wzmocnione.
Ale no w sumie życie jest najbardziej przydatne, cała reszta to tak wiecie. No i ewentualnie jeszcze Olstro na pistolet, ale to też właśnie tego zrobiłem dużo. Nie mam maksa, co prawda, tam chyba 4 Olstra są maksymalnie. My mamy 3. Dobra, także lecimy do tego domu. No i co? No i tak naprawdę zgarniemy sobie w końcu ten pancerz. Fajnie. Dobra, gdzie jest ten? Gdzie on kurde jest odłożony? Tutaj. No i nareszcie, otwierajmy to. Okej, i ostatni kluczyk. Pancerz Templariusza. Duma Templariuszy, lekka i elastyczna zbroja, zapewniająca większą odporność na ataki wroga. I chyba mi nawet nie urósł pasek zdrowia, o ile się nie mylę. Bez kitu. Ale dobra, pancerz wygląda spoko, prezentuje się fajnie. Pasuje do Edwarda w sumie. No dobra, moi drodzy, także co, będziemy sobie w tym odcinku już... Chciałem powiedzieć, że w tym odcinku już będziemy kończyć odcinek, kiedy naprawdę czasami... Nie wiem co ja gadam czasami, naprawdę. Ale dobra, chciałem powiedzieć, że następnym razem wydaje mi się, że możemy zabrać się zakończenie lokacji na 100%, bo w sumie nic innego nam nie pozostało tak naprawdę. Możemy te forty jeszcze poprzejmować, ale damy sobie z tym na razie spokój. Może uda się kawkę wzmocnić już na maksa z tym kadłubem. Zobaczymy. No ale tak czy siak będziemy sobie już tutaj kończyć, moi drodzy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Na razie!